Zanim przedstawię trzy główne punkty oświadczenia na mojej dzisiejszej konferencji prasowej, poproszę o zabranie głosu pana ambasadora Darka Sobkowa, który jest członkiem Komitetu Honorowego popierającego moją kandydaturę. Pan Sobków w latach 2006-2008 był ambasadorem tytularnym Polski w Unii Europejskiej i wspiera swoją ekspercką wiedzę moją kampanię wyborczą. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Mam ogromny zaszczyt móc być członkiem Komitetu Honorowego Poparcia Kandydatury profesora Zybertowicza, który kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości na drugiej pozycji, dlatego że znam pana profesora przede wszystkim z telewizji od wielu, wielu lat i bazą dobrych negocjacji w Unii Europejskiej, to jest moje wieloletnie doświadczenie, 6 lat pracowałem w stałym przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej. Bazą dobrych negocjacji jest dobra analiza, punkt wyjścia. Z profesorem rozmawiałem wielokrotnie, jego analizy na temat sytuacji w Unii Europejskiej, życia publicznego, przyczyn kryzysów w Polsce, w Unii Europejskiej są tymi, którymi dzisiaj brakuje. Bardzo Polsce brakuje dyplomatom, brakuje polskim politykom. Wspieram z całego serca i z całego rozumu kandydaturę pana profesora. Bardzo dziękuję panie ambasadorze. Proszę państwa, chciałbym przedstawić 3 punkty na dzisiejszej konferencji. Pierwszy, jako początkujący polityk ciągle mam jeszcze instynkt badacza, który uczy się swojego kraju. Jak wiadomo, województwo kujawsko-pomorskie ma drugie co do wielkości bezrobocie, najwyższe bezrobocie w Polsce. Pod wieloma względami nasze województwo jest niedorozwinięte. Sąsiadujące z nami województwo wielkopolskie z kolei ma najniższe bezrobocie w Polsce. Pokazuje tutaj, te dane pokazują, jak wielkie są zaległości w mądrym zarządzaniu zasobami naszego województwa. To, że bezrobocie nie jest tylko liczbami na arkuszach, na wydrukach, w tabelach, uświadomiłem sobie z pełną ostrością w czasie pikniku majowego, który zorganizował mój sztab wyborczy. Odbyłem spotkania z wyborcami w Grudziądzu, Włocławku, Bydgoszczy i Ciechocinku. Na tych spotkaniach powtarzał się bardzo przykry, ale prawdziwy motyw. Rozmowy z ludźmi, którzy są pozbawieni pracy, którzy są zrozpaczeni, którzy zastanawiają się, skąd wziąć pieniądze, żeby wyjechać za pracą za granicę. Z ludźmi, którzy byli parę dni wcześniej przed spotkaniami, wypisani ze szpitala, którzy nie rozumieją treści dokumentów, które jakie im dano i mówi się im, że za wiele miesięcy mogą przyjść na badania kontrolne i wtedy się dowiedzą tak naprawdę, na czym polega ich problem zdrowotny. Normalnym odruchem każdego z nas jest przyswajanie miłych informacji, a uciekanie od przykrych. Ale jako początkujący polityk muszę powiedzieć, że ta liczba przykrych informacji, że głębokość nędzy, zagubienia i zrozpaczenia jest dla mnie jako dla badacza pewnym nowym doświadczeniem i pokazuje, jak niezbędne jest przekształcenie kierunku polskiej polityki. Punkt drugi wiąże się ze sposobem wydatkowania środków publicznych. Wczoraj, objeżdżając nasze województwo, byłem w Grudziądzu. Między innymi na konferencji prasowej, w której występowali przedstawiciele wojskowych z okazji uzbrojenia w Grudziądzu, które padają ofiarą źle ustawionych przetargów. Oto firma z Czech, kontrolowana przez kapitał rosyjski, wygrała przetarg z wojskowymi zakładami uzbrojenia w Grudziądzu i wykonała ten przetarg fatalnie. Okazało się, że z 8 remontowanych armato haubic po tym remoncie, wykonanym poniżej wszelkich rozsądnych cen, 5 było niesprawnych. Za to odpowiadają władze centralne, które zasobami, jakie państwo polskie dysponuje, źle zarządzają. W Włocławku mówi się o tym, że władze zamiast rozwiązywać problemy wynikające z kurczącej się liczby miejsc pracy, zbudowały po bardzo wysokich kosztach, przekraczających znacznie 30 milionów złotych, przystań wioślarską. Czy to ma być kolejny pomnik pokazujący aktywność władz za pieniądze publiczne, który potem się sfilmuje i pokaże, tak jak w tym niesławnym, żenującym klipie, wideoklipie Platformy Obywatelskiej o 10 latach Polski w Unii. Władze lokalne, władze Włocławka i władze centralne
powinny zajmować się rozwiązywaniem problemów na rynku pracy i bezrobocia, a nie marnotrawić środki, wydając je nadmiarowo i rozrzutnie na pomniki, o których będzie można potem kręcić propagandowy wideoklip. Trzecim punktem mojej dzisiejszej konferencji prasowej jest ponowienie zaproszenia, które sformułowałem wczoraj w Grudziądzu, do kandydatki prawa... Trzecim punktem dzisiejszego spotkania jest ponowienie mojego zaproszenia do debaty do kandydatki Platformy Obywatelskiej pani Otylii Jędrzejczak do otwartej debaty, która byłaby urządzona na równych prawach i prowadzona po uzgodnieniach między naszymi sztabami. Zakładam, że wczorajsza wpadka w programie Polityka przy kawie w telewizji publicznej pani Otylii jest przypadkiem przy pracy, że jeśli dyskusja będzie w sprzyjających warunkach, pani Otylia będzie mogła przekonać wyborców oraz mnie, dlaczego zdecydowała się, kandydując z listy partii rządzącej, Platformy Obywatelskiej, wziąć na siebie współodpowiedzialność za fatalne skutki rządów Platformy przez ostatnie 6,5 roku. Chciałbym, żeby ta wybitna pływaczka, wybitna sportsmenka okazała się bardziej dzielna od byłego ministra finansów Jana Rostowskiego, który nie miał odwagi tłumaczyć się ze swojej polityki w otwartej debacie, że jako sportsmenka będzie bardziej mężna od tego mężczyzny, który zachował się niemęsko i zgodzi się na debatę na równych prawach, w sprzyjających warunkach, żebyśmy ocenili to, jak funkcjonuje dzisiaj Polska rządzona przez Platformę, jak funkcjonuje Unia Europejska, w jaki sposób działać w Parlamencie Europejskim, żeby nie zmarnować zasobów, którymi dysponuje nasz kraj. Czy mają Państwo jakieś pytania? Szanowny Panie Profesorze, Pan Profesor nie krył swoich ateistycznych poglądów na świat. Można przyjąć, że ta sprawa stała się częścią przyczyn konfliktu na linii szefostwo Prawa i Sprawiedliwości, a ksiądz ojciec Tadeusz Rydzyk, jak pan profesor z tą kwestią się teraz czuje? Panie redaktorze, myślę, że są dwa nieporozumienia w tym, co pan mówił. Nie jestem ateistą, tylko jestem agnostykiem. Agnostyk to jest ktoś, kto zakłada... Dziękuję za mediami. Nigdy o tym osobiście nie rozmawialiśmy, być może stąd tak, nigdy nie mówiłem, że jestem ateistą, natomiast nie ukrywam, że jestem agnostykiem, ponieważ część mediów, część może wyborców nie odróżnia ateizmu od agnostycyzmu. Pozwolę sobie wyjaśnić. Agnostyk zakłada, że za pomocą rozumu nie można rozstrzygnąć tego, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Ateista wierzy w to, że Boga nie ma. Agnostyk dopuszcza możliwość istnienia Boga. Agnostyk zatem może pocieszać się myślą, że być może i pan redaktor, i ja jesteśmy dziećmi bożymi, natomiast sądzi, że nie można na ten temat znaleźć żadnych dowodów. Mam dobre relacje zarówno z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który zaprosił mnie do kandydowania w tych wyborach, jak i z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, twórcą Radia Maryja i Telewizji Trwam. I nic nie wiem, żeby moje poglądy, mój stosunek do religii były w jakimkolwiek zakresie przyczyną konfliktów między tymi dwoma wybitnymi postaciami naszego życia publicznego.